Utakata, czyli ninja z Kirigakure i Jinchuriki sześciogoniastego. Był całkiem mocny, ale to już wiecie. Zapraszam na ciekawostki o tej postaci. Utakata dosłownie znaczy bańka, co odnosi się do jego ninjutsu. Znaczy to również przejściowe, co również ma sens, ponieważ te bańki są chwilowe. Tak jak Fu, tak samo i Utakata był znienawidzony przez swoją wioskę. W anime Księga Bingo pokazuje, że głowa Utakaty była warta aż 50 milionów Ryo. Jest on kolejnym Jinchuriki, którego pochodzenia dokładnie nie znamy, ale według tradycji Jinchuriki jest wybierany spośród rodziny Kage wioski, więc możliwe, że ma on wiązy krwi z którymś z Mizukage. Moja osobista teoria jest taka, że jest on spokrewniony z Terumi Mei, ponieważ tak jak u niej, jego włosy zawsze zakrywają jego oko. W anime Naruto i Utakata się spotkali jeszcze przed wojną, natomiast w mandze to się nigdy nie wydarzyło. Naruto tam po raz pierwszy spotkał go właśnie na wojnie. Odnosząc się do poprzedniej ciekawostki, mamy ciekawą sytuację związaną właśnie z ich spotkaniem. W Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Utakata pyta Naruto, czy ten go pamięta, jednak jest tak tylko i wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Japońskie audio nie wspomina o ich wcześniejszym spotkaniu. Utakata jest to również jedna z technik Itachiego. Jest jedynym Jinchuriki, którego Pain osobiście złapał. Utakata potrafił w wysokim stopniu kontrolować moc Seikena. Niestety nie chciał on korzystać z jego mocy i robił to wyłącznie w ostateczności. Zazwyczaj ninja posiadają dwa typy natury lub więcej, natomiast Utakata posiadał tylko jeden typ. Typ wody. To już na tyle w tych ciekawostkach, dajcie znać, o kim zrobić kolejne, trzymajcie się, na razie, cześć!